Hej ludzie, witajcie tutaj w trakcie ostatniej misji arenowej w ósmej ostatniej arenie, arenie Smoka. Naszą misją tutaj jest pokonanie trójki trenerów, którzy byli przez samego Raihana trenowani. A to jest całkiem zabawne, już jednego udało nam się pokonać i teraz jeszcze te dwie siostry bliźniaczki. Niby nie aż tak spektakularna misja w porównaniu do tego, co robiliśmy w innych misjach. Jesteśmy tylko w jednym zamkniętym pokoju i sobie z nimi walczymy, ale są to walki podwójne, więc to już jest bardzo ciekawe. I byłem przez chwilę poza areną między odcinkami. Troszeczkę bawiłem się w rajdy i takie rzeczy i tak oto zdobyłem... Jeszcze nie wiem, czy finalnego członka drużyny, ale na pewno na tą arenę go zatrzymamy. Titanica. Jest to Lapras, który potrafi gigantomaksować. Czyli po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć gigantomaxing po naszej stronie. W tym odcinku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Poza tym Pokémony mają, no, w większości troszeczkę więcej poziomów. Chyba o jeden albo dwa poziomy. Peepers i tak wcześniej nie miał itemu, co nie? A inni podostawali tutaj różne itemy, bo też trochę bawiłem się z moim kolegą Antasem w walki online, z czego też zobaczycie niedługo gameplay, bez komentarza. Ale dobrze. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do walki. Mianowicie u Turtla się dużo zmieniło. W komentarzach zwrócono moją uwagę na to, żebym w końcu zaczął na statystyki patrzeć, że właśnie u Turtla na przykład, dlatego że ma tak mało specjalnego ataku, no, takie ataki jak Blizzard albo Hyper Pump nic nie dają. Dlatego bardziej ataki fizyczne dać, co nie? No, zobaczymy jak to będzie działało. Wymieniłem mu kilka ataków i tak popatrzyłem teraz w końcu na statystyki moich różnych Pokémonów i spróbowałem tam dopasować jakoś ataki i te sprawy. Jestem po prostu za leniwy, żeby robić takie rzeczy. Jestem po prostu za leniwy, zazwyczaj w Pokémonach jak gram to mogę grać też normalnie, to no też po jakimś czasie zapominam. Tak samo jak mogliście zauważyć też na początku Let's Playa. Miałem pierwsze 2-3 odcinki, gdzie pokazywałem wam natury, statystyki Pokémonów, a później kompletnie przestałem to robić. Nawet o tym nie wspominałem, bo mnie to już tak naprawdę przestało interesować. Ale no, może jeszcze wrócimy do tego kiedyś. Okej, Ninetales i Turtonator. Zróbmy Hurricane na Ninetalesa, a ty spróbuj się pozbyć Turtonatora. To jest ognisty żółw smog, co nie? Gdy go zapowiedzieli w siódmej generacji, to pamiętam, że jeden z tych Pokémonów, który zrobił na mnie największe wrażenie. To jest dopiero gość. Więc nie wiem, czy nie powinniśmy wymienić Pokémonów na inne, bo ta walka potrwa trochę długo, no właśnie. Kaoru nie była najlepszym wyborem do tej walki, ale dobra. Była już na przodzie, to jej nie wymieniłem. Za to teraz wracamy do Peepersa. On tutaj wszystko rozwali tak naprawdę. To się nie ma czego obawiać. W międzyczasie, kiedy robiłem rajdy, to też rzeczywiście bardzo dużo Pokémonów nowych zdobyłem. Bardzo dużo nowych Pokémonów, które też wylewelowałem trochę wyżej, więc będziemy mogli teraz członków drużyny też wymieniać trochę bardziej. I kolejna ciekawa rzecz, która w międzyczasie się pojawiła, kilka dni temu był Pokémon Direct. Dokładnie w czwartek, 9 stycznia. I spodziewaliśmy się wszyscy, że tam nic nie zostanie zapowiedziane, bo Pokémon Direct zazwyczaj były strasznie nudne. A mimo to okazało się, że Pokémon Mystery Dungeon 1 dostaje remake na Nintendo Switcha oraz Pokémon Sword and Shield dostaje duże DLC, gdzie nie tylko dostaniemy 200 dodatkowych Pokémonów, ale na dodatek mamy jeszcze dwie paczki, które mają dwa zupełnie nowe miejsca. Dwie zupełnie nowe dzicze. Obszary, gdzie można sobie zwiedzać właśnie jak tutaj w Wild Area. Z własną fabułą, ogólnie w
pierwszej paczce będzie wyspa, która jest bardziej tak azjatycka w stylu z japońskimi budynkami, można powiedzieć, w takim stylu, albo no, z tego klimatu, powiedzmy. A druga to jest zimowa kraina. Azjatycka wyspa i zimowa kraina. Dostajemy nowe Pokémony legendarne i nowe historie dla tych regionów. Pierwsza paczka wychodzi w wakacje, w lato, a druga paczka wychodzi w jesienią, jakoś jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie. I to jest naprawdę coś, że jeszcze tutaj nawet nie przeszedłem Pokémon Shield, jeszcze mamy tyle przed sobą prawdopodobnie i już mówią, że będzie więcej kontentu. I to będzie wszystko postgame. Nie będzie żadnej specjalnej edycji, ale za to będziemy mieli rzeczywiście prawdziwy postgame. I to masywnie długi, z nowymi obszarami, nową fabułą i tak dalej. Tak jakbyśmy dostali drugą grę tak po prostu na górę. Fantastycznie. Teraz rozumiem, jak mogłeś zdobyć tych 7 odznak. Na pewno są no, bardzo zasłużone. No jasne, że są zasłużone, a co ty myślałaś? Udało ci się pokonać dwójkę trenerów, teraz do trzeciego. Twój moment, żeby lśnić, Aria. No dalej, Aria, pokaż co ty potrafisz. Tylko może chciałbym wymienić Pokémony. Najlepiej ja bym chciał uzdrowić Kaoru. No widzicie, też dużo pokebali, dużo itemów wykupionych, tak to jest z rajdami. Niedługo może pójdziemy sobie też na odcinek bonusowy, gdzie będziemy mieli rajda. Chwileczkę. Tutaj jest revive. Tyle tych przedmiotów, że kurczę, już sam nie odnajduję. I ten żółw tak nas rozwalił, że już wszyscy są z albo burnowani, albo ogólnie życia stracili dużo. O, matko boska. No zobaczymy, jak sobie poradzić. Myślę, że tym razem znowu weźmiemy Kaoru i Titanicę. Naprzód. Tylko jeszcze najlepiej zrobić Burnhill, co nie? To był groźny przeciwnik. A przynajmniej miał jednego groźnego Pokemona i mój wybór Pokemonów do walki z nią nie był odpowiedni. Walki podwójne. Kombinujesz siłę swoich dwóch Pokemonów. A może robisz tak, że jeden z nich wspiera tego drugiego? Pokaż mi, co jest twoją strategią. No tak, oba Pokémony mogą być silne i po prostu bić, mogą też się urozmaicać i tak dalej. No. Oh, nie wiem, czy to najlepiej teraz dobór przeciwników. Może jednak Peepers lepiej byłoby, gdyby był na przodzie, ale dobra. Jakoś sobie poradzimy. Bravebeard na ciebie i Ice Beam na ciebie. Jakie wy mieliście? On miał rośliny lodowe, więc no ptasi atak od razu załatwił, ale jaki typ oprócz smoka ma ten drugi? Chyba tylko typ smoka, co nie? Nie mamy żadnych ataków, które byłyby dobre na typy smoka, chociaż... Nie, lodowe są przecież dobre na smoki. Czyli... Jednak wyszło całkiem dobrze. Jednak wyszło całkiem dobrze, z początku nie byłem pewny. Ale to była najłatwiejsza walka do tej pory. Kilka sekund, jeden atak. Kooperacja między trenerem i Pokémonem. Jeszcze bardziej... No pokazuje ich siłę, ich wspólną siłę. Ujawnia, tego słowa szukałem. Dobra robota. Jestem uhonorowana, zaszczycona, że mogłam walczyć z tak utalentowanym trenerem. No to teraz wiecie, że wy też musicie trenować jeszcze trochę więcej? Że może innym zrobić większą trudność? Dobra robota, Gloria. Ukończyłaś misję arenową. No dalej, czas teraz pójść do stadionu. Zasłużyłaś sobie, żeby stawić czoła mnie. Muszę kogoś uleczyć? Chyba nie, prawda? Kaoru mogłaby się przydać.
Przydałoby się jej trochę? Jakiegoś, nawet Super Potion mogę wziąć na takie chwile, jak ta właśnie Super Potion się nadaje. Czy może naprzód chcę wziąć kogoś innego? To jest groźna walka, obawiam się. Ciekaw jestem, jakie Pokémony Smoky Raichen ma. I... kogo będzie Dynamaxował? Najsilniejszy lider areny. Trener, który... jest uważany nawet przez Leona jako rywal. Jedyny, który jakoś mu dorównuje tutaj z... liderów areny. No dobra. Zanim będziemy myśleli o DLC i o przygodach w nowych lokacjach, musimy załatwić to, co mamy tutaj do załatwienia. Nawet jeszcze nie możemy myśleć o zostaniu czempionem. Najpierw ostatnia arena. W końcu uczestnik wyzwania arnowego doszedł tak daleko. Czekałem na kogoś do walki. Chociaż muszę przyznać, że nie myślałem, że będziesz to ty. Ale chyba jednak nie powinienem był niedoceniać Pokémonowego trenera, który został wybrany przez Leona. Trenera, w którym Leon coś zobaczył. A ty chcesz pokonać Leona. Czy zdajesz sobie w ogóle sprawę, jak wysoka ta poprzeczka jest, przez którą chcesz przeskoczyć? Jako jego największy rywal. Ja, Raichen, pokażę ci, jak ciężko z tym jest to zrobić. Lider areny Raichen nie kontroluje po prostu pogody. On walczy 2 na 2. Musisz być przygotowana na każdą sytuację, na wszystko, co się może zdarzyć w walce z takim przeciwnikiem jak on. No, trochę w tym prawdy jest. Raichen jako ten najmocniejszy przeciwnik dla Leona i tak nie może z nim wygrać. Mimo, że ten uważa go za godnego rywala. Cały czas przegrywa z Leonem. No to jeżeli z nim przegramy i on jest już mocny, to rzeczywiście on może nam pokazać, jak wysoka to jest poprzeczka, by w ogóle móc spróbować pokonać Leona. Niech wiatr wieje! Burza piaskowa, leć! Czy coś takiego powiedział? Czy on rzeczywiście kontroluje pogodę? Po prostu tak nagle sprawił burzę piaskową. I rzeczywiście z nim też mamy podwójną walkę. Dlaczego nie było tego częściej? To jest specjalny ruch jego, to prawda, ale... Matko boska! Tak ładnie można by to wykorzystać jeszcze. Tak pięknie można by to wykorzystać, gdybyśmy mieli tą zabawę przez kilka razy w grze, a nie tylko raz. Przecież ten stadion jest taki duży, że prowadzenie podwójnych walk może być tutaj tak zajebiste. Szkoda nawet, że tylko jednego Pokémona można Dynamaxować albo Gigantomaxować. Bo gdybyśmy tak zrobili to z obydwoma Pokémonami, które mamy... Mimo wszystko, jeżeli ta walka będzie tak obiecująca, jak wygląda teraz, może to być jedna z moich ulubionych aren, mimo że mieliśmy tylko walki do tej pory. Dobra, zobaczmy. Uważać, w końcu nie chcę, żeby ta tajnika zginęła tak szybko. Chciałem, żeby ona gigantomaksowała przecież. Dlatego powiedziałbym, że tajnikę za chwilę wymienimy. Iron Head na Sandacobra. I wymiana Pokémona. W sumie to przypuszczam, że tak naprawdę mogła to być znowu arena tego typu, gdzie Peepers po prostu wszystko załatwi. Moglibyśmy, jeżeli większych Pokémonów to typ Fairy, to typ Smoka, albo inne typy mają, które też są, którym typ Fairy i typ Mroczny może zadawać dużo obrażeń, to może być podobnie jak u Piersa w arenie, że Peepers po prostu jako MVP wszystkich rozwali. Gdyby go dobrze użyć, to z pewnością można by to zrobić, bo Peepers jest mocarny. Co zabawne, Peepers nie tylko ma najwyższy atak
specjalny w naszej drużynie, ale też najwyższy atak zwykły. Jego zwykły atak jest mocniejszy od ataku specjalnego, więc wiecie. Naszym najszybszym Pokémonem jest chyba Majima. I nikt mu poza tym tak bardzo nie dorównuje. On ma jakieś 111 czy coś takiego. I nie ma żadnego innego Pokémona, który wychodzi po setkę. No dobra, Sandstorm nam wiele utrudnia, można by szczerze powiedzieć. Użyję lepiej na tobie. Bo Sanda Cobra jeszcze jakoś nie jest aż tak groźny. Ten drugi Pokémon wydaje się być groźniejszy, dlatego spróbujmy się go pozbyć. Chociaż on chyba jest stalowy, co nie? Oh shit. Kaoru też jest mocarnym Pokémonem. Nie rozegrałem tego najlepiej. To ty zrobisz jeszcze raz to samo, okej? Jeszcze raz play rough na tego gnoja. Bo on tam stoi cały czas? O nie! Dobra, to teraz nie udało mi się wykonać tego zbyt dobrze. Zmarnowałem Pipersa, niestety. A mówiłem! Można by nim załatwić całą arenę, gdyby go użyć dobrze. Ale przez to, że go wymieniłem w trakcie walki, że już od pierwszego ataku dostał i go w ogóle nie leczyłem, a trochę go zmarnowałem, bo moim głównym Pokémonem, którego chcę tutaj wykorzystać, no, jest nim Lapras. Nie wiem, czy teraz sobie zepsułem, bo jeżeli Laprasa zabiją, to... Turtle czy Majima? Majima. Czemu Raichen... Wydawało mi się, że nie dał drugiego Pokémona. Kogo my tam mamy? To jest... Co to jest? Duraludon. Co to za Pokémon? 48 poziom, jeszcze żadnych informacji, ale what? To taka kupa metalu, jakiś... Wygląda jak taki mech, jak taki ogromny robot. Co to, on jest typ stalowy... Typ stalowo... Smok, czy jak to wygląda? Co da radę mu zrobić? Zrób Woodhammer. Na Duraludona, wiesz? Lepiej. Mój partner sprawi, że wszystko w stadionie będzie leciało! Jego Dynamaxujesz! Albo raczej Gigantomaxujesz! A czekaj, znam go! Jego Gigantomaxing już kiedyś widziałem, chyba nawet w trailerze. Że to taka po prostu wieża Eiffla jest ogromna. Po prostu pięknie. Nie wiem, czy Lapras jest takim dobrym przeciwnikiem na niego? Oh shit! Dlaczego atak typu walki? No ale dobra, teraz Lapras może wejść. Lapras i Majima. Titanica i Majima. To może być całkiem ciekawa walka teraz. Ale no, skoro on zrobił już swój Gigantomaxing, to chyba dla mnie też najwyższy czas, żeby to zrobić. Niech Melony da mi siły. Tu można swoją drogą zobaczyć, który atak ile zadaje. Tutaj. Na Duraludona. A ty lepiej Majima załatw tego typa, bo on jest bardzo niebezpieczny tak naprawdę. On zadaje nam teraz duży problem. Nie wiem, jak ja tego Laprasa złapałem w zielony Pokeball, albo po prostu go przypadkiem rzuciłem, już myślałem, że się nie złapie. No i teraz wiecie, skąd się wzięło imię Titanic. Titanica. No bo to jest przecież statek. Już o tym gadaliśmy podczas walki z Melony. I po tobie!
Bym się zdziwił, gdyby to przeżył teraz. Yeah. Majima teraz sam sobie trochę dał, ale... Kto będzie teraz następnym Pokémonem? Czy Raichen ma jeszcze jakieś Pokémony? Au. Jeszcze jeden taki atak i może nas zaboleć. Ale co my zadamy? Jeżeli ma typ smoka, to lód powinien mu przynajmniej coś zadać. Niewiele, niestety, niewiele. Więc... A Max Geyser? Jako wodny atak? Co o tym sądzisz? Możemy zobaczyć. I Drum Beatik na Durolodona. Majima oczywiście najszybszy. Nawet jeżeli wiele nie daje. Nawet jeżeli Lapras miałby zginąć zaraz. To Majima może sobie spróbować przynajmniej poradzić. O, dziękuję, że przeżyłeś to. Że przynajmniej możesz zrobić swój atak jeszcze teraz. Wiatr powstaje. Dalej, burzo piaskowa. Ja ci zaraz dam burzę piaskową. Zmyję ci piasek z oczu. Wiele to nie zadało, ale zawsze coś. Chwila, on teraz już nie powinien... No właśnie. Jego gigantomachting się już skończył. Miał już 3 ataki. No to teraz tak naprawdę... Jeżeli damy sobie jeszcze, wiecie co? Max Potion. Max Potion na Tytanikę, ale pod innym względem. Czekaj. Tytanika zaatakuje. Niech będzie ten Max Resonance. A Majima ją uleczy za pomocą Max Potion. Także mogła jeszcze jeden atak użyć przynajmniej w tej formie. Zobaczymy, ile to zada, kiedy on już nie jest gigantomaksowany. No, byłoby przyjemnie wygrać raz, gdy Pokémon jest zgigantomaksowany. Ale to naprawdę twój ostatni Pokémon? Ile ty ich miałeś? Czy masz może jeszcze kogoś? I nie chciałeś go dać? Nie, to wszystko. Majima i Titanica zwyciężyli razem z nami. To jest fajny, wyraz twarzy dla kogoś, kto przegrał. Może i przegrałem, ale nadal wyglądam dobrze. Może powinienem zrobić sobie szybko selfie? Widać, że się trochę, że jest trochę niezadowolony, że trochę jest zawiedziony, ale... Jednak potrafi przegrać. I teraz nagle się cieszy mordę, czy co? Teraz, kiedy ta szalona walka się skończyła, czuję się tak czysto i odświeżony. Tak jakby niebo nagle się oczyściło po sztormie. No, co mogę powiedzieć? Nazywanie mnie rywalem Leona? No cóż, to wydaje się być trochę... trochę daleko wzięte, trochę przesadą. Mówić tak o kimś, kto nawet nie może zdobyć tytułu czempiona. Zbytnia pewność siebie we mnie i moją drużynę. Dam ci w takim razie to, czego chcesz. Dowód twojego zwycięstwa. Odznaka smoka. Widzieliśmy Raihana już na początku, w Incze. Wtedy nie wiedziałem, co o nim sądzić, bo wydawał się być takim... Na pierwszy rzut oka wydawał się być takim gangsterem trochę, nie? Z powodu swojego ubioru i tak dalej. I to, jak mówił do Leona, że hej, zniszczę cię! Ale tak, kiedy go poznaliśmy, wtedy, kiedy pierwszy raz byliśmy w Hammerlock, kiedy z nim gadaliśmy, byliśmy z nim w krypcie i teraz właśnie podczas misji i walki, strasznie gościa polubiłem. I walka też była mocna. Miał bardzo fajne Pokémony. I też jego uczniowie, jego trenerzy mieli fajne Pokémony. Mimo, że misja arenowa była taka, że tylko mieliśmy walki, to
To rzeczywiście chyba moja druga albo trzecia ulubiona arena w całej grze. I jedna z moich ulubionych postaci, ten Raichen. Zdobyłaś wszystkie odznaki regionu Galar. Teraz zwyciężasz swoją drogę przez półfinał i finał, by zdobyć szansę, żeby wyzwać Leona. Musisz. Przynajmniej tyle nam jesteś winna za to, że pokonałaś nas. No tak, jak zostali pokonani, to też kibicują temu, który ich pokonał. Że zostanie nowym czempionem i że rzeczywiście jest taki silny. Coś w tym jest. Zdobyłaś wszystkie odznaki areny. I teraz w końcu nadszedł czas na Puchar Czempiona. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak będziesz walczyła. Hej, Gloria! A nie, to... Hej! Przepraszam, miałem chrypkę. Wybacz, że cię zatrzymuję, ale jest coś, o czym zapomniałem. Najpierw jako znak mojego szacunku, tutaj, TM99. Zawiera atak Breaking Swipe. Dzięki. To może się przydać. Po drugie, tutaj jest uniforma arenowa typu smoka. Jako odznaka prawdziwej siły. Tak, tylko głupio, że nie możemy jej ubrać w arenach. Numer 39. Uczestniku Gloria. Ukończyłaś wyzwanie arenowe. Dobra robota, dziecko. Dziecko. Najpierw mowa o szacunku, a później dziecko. Teraz udowodnij swoją siłę całemu regionowi w Pucharze Czempiona. Raichen, jestem tutaj, żeby zobaczyć, jak dobry jesteś. Ach, tu jesteś, braciszku Leona. Nie martw się. Dam ci walkę, która sprawi, że będziesz chciał przerwać swoje wyzwanie arenowe. Próbowałem wiele różnych strategii. I zdecydowałem się w końcu o tym, jak chcę prowadzić moje walki. Nie wygram. Pokonam ciebie. I Glorię też. I nawet Lee. No to zobaczymy się później, Gloria. Teraz czas na moją inną walkę. Może my też kiedyś stoczymy jeszcze kiedyś walkę, co? O, to byłoby fajne, gdy były w tej grze rematche z trenerami aren. Z silniejszymi Pokemonami. To zawsze było fajne w różnych edycjach. Jeśli chcesz, to możesz pójść też trochę potrenować w dziczy. No bo teraz możemy łapać Pokemony. Wszystkie! Możemy łapać wszystkie Pokemony bez poziomów, ograniczeń poziomów. I to jest bardzo fajna rzecz, ludzie. O matko. I teraz czeka nas bardzo mocna rzecz. Już o tym wcześniej słyszałem, że nie ma elitarnej czwórki w Legionie Galar. Tylko tutaj mamy eliminację, tak jakby. Mamy półfinał i finał eliminacji, jeżeli można to tak nazwać. Gdzie stoczymy walkę na stadionie z innymi trenerami. Tylko teraz nie wiem, czy będą to uczestnicy wyzwania arenowego, tacy jak Beat. Jak Murnie. Czy może jacyś inni trenerzy? No zobaczymy, będzie to bardziej wyglądało jak w anime w takim razie, gdzie Ash walczył z różnymi trenerami, którzy też doszli tak daleko jak on. No szkoda, że nie ma elitarnej czwórki, ale to całkiem ciekawe i pasuje nawet do tego regionu, gdzie walki znajdują się we stadionach, co nie? Żeby porównać do siebie siły różnych trenerów. No ale to zobaczymy w albo następnym odcinku, albo jednym z następnych odcinków. Zobaczymy, czy od razu tam pójdziemy, czy najpierw może jakieś rajdy zrobimy, czy coś. Ale na dzisiaj to koniec. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć!